Dzień dobry, kochane, wspanialsi, fantastyczni, so special mężczyźni. Dzisiaj odcinek specjalnie dla Was. Chciałabym porozmawiać się z Wami o pierwszej randce, a w sumie podzielić się z Wami taką metodą, w jaki sposób łatwo, szybko, prosto zbudować w oczach dziewczyny, kobiety, z którą idziecie na randkę, wizerunek pewnego siebie faceta. Z tym często macie problem. I nawet jeżeli w innych sferach jesteście pewni siebie i śmiali, to na tych randkach często tej śmiałości nam troszkę brak. Szczególnie kiedy kobieta nam się podoba, jak z kimś nam się dobrze pisze. Paradoksalnie czasami to nie działa wcale na naszą korzyść, bo możemy z kolei mieć większe oczekiwania co do tego spotkania. Przygotowałam dla Was super metodę, sposób, który naprawdę będzie prosty do zastosowania również dla osób, które są nieśmiałe. Nie potrzebujecie jakichś fantastycznych, górnolotnych słów, żeby mieć taki mocny, fajny start już na samym początku. I wtedy, słuchajcie, jak zrobicie dobre wrażenie, to ta rozmowa na pewno też będzie się lepiej kleić, bo od razu będziecie lepiej odbierani przez tą dziewczynę, czy też kobietę. Moja propozycja jest taka. Złożę ją z takich, można powiedzieć, kilku części. Weźcie sobie te, które Wam pasują, bo nie musicie wszystkiego naraz robić. Element pierwszy to jest być na miejscu spotkania przed kobietą. Czyli nie być takim właśnie szałaputem, co się zawsze spóźnia, tylko być tam wcześniej, tak jak pewny siebie ogarnięty koleś. W momencie, kiedy widzicie kobietę, że jej siedzieliście, wstajecie, żeby pokazać Waszą kulturę osobistą. I jeżeli mieliście na przykład okulary słoneczne, a nomen omen właśnie to są te dodatki, z których możecie skorzystać, ale nie musicie z wszystkiego, no okulary słoneczne potrafią nam bardzo fajnie zbudować taki element tajemniczości, takiego fajnego zadziora, pewności siebie. Coś w tym jest, jeżeli chodzi o okulary słoneczne. Także wówczas oczywiście je weźcie sobie na czoło albo zdejmijcie, powieście tutaj na te kolcie i zróbcie w stronę kobiety kilka kroków. Zacznijcie iść w jej kierunku. Tylko bardzo ważna rzecz, powoli. Jak się spieszymy, to znaczy, że się stresujemy. A właśnie wolne, stabilne kroki. Ręce możecie mieć w kieszeniach. Ręce wsadzone w kieszeń to jest taka, można powiedzieć, pozycja mocy. Następnie jak już staniecie ze sobą twarzą w twarz, nic jeszcze nie mówcie. Tylko się uśmiechajcie. Najlepiej się uśmiechać w ogóle, jak już do siebie, prawda, idziecie. Ale patrzcie się na nią. Najlepiej, żebyście chcieli jej przekazać tym spojrzeniem, że Wam się podoba, że się cieszycie oczywiście, że ją widzicie, ale po prostu patrzcie się jej w oczy. Nie musicie szukać od razu słów, żeby się poczuć komfortowo. Oswójcie się z czymś spojrzeniem. W ciszy. Cisza wymaga ogromnej pewności siebie. Zdecydowanie większej czasami niż mówienie. I pokazuje moc i samokontrolę. I możecie właśnie po paru sekundach powiedzieć cześć. I dać pauzę. Ogromna pozycja mocy. I możecie właśnie wtedy dodać. Dobrze w końcu się spotkać na żywo. Albo cieszę się, że Cię widzę. W końcu się widzimy, co? To musi być spojrzenie ciepłe. Pełne właśnie takiego komunikatu. No w końcu. Widzimy się. Fajny, bardzo mocny początek. I jeszcze do tego możecie dodać taką jedną fajną rzecz. Jeżeli chcecie właśnie zbudować wizerunek takiego faceta, który jest zdecydowany, wie czego chce, a nie dużym kosztem, bo to często macie wrażenie, żeby tak pozytywnie być odebranym, to trzeba, prawda, bardzo dużo zainwestować, jakieś ogromne restauracje. Broń Boże, słuchajcie, naprawdę nie trzeba. Wystarczy na przykład, że kupicie dwie kawy zawczasu na ten spacer, na który się umówiliście. I nie mówcie jej, że to zrobicie, tylko przynieście te dwie kawy i zamówcie na przykład jedną, nie wiem, z karmelem i bitą śmietaną, czyli taką z gadżetami, a drugą na przykład coś bardziej klasycznego. Kiedy zdecydowalibyście się na ten scenariusz, że właśnie bierzecie te dwie kawy, to wówczas idąc, macie oczywiście je w dłoniach, macie to samo spojrzenie, uśmiechacie się, macie tą chwilę ciszy i możecie powiedzieć cześć, ale możecie je pominąć i wtedy jesteście tacy, można być jeszcze pewniejsi siebie, jeszcze tacy bardziej męscy, lekko tacy ekstrawagancy, ale w taki bardzo fajny, ciepły, pozytywny sposób, bo po prostu też jest, prawda, jakiś prezent, jakaś niespodzianka, więc na pewno nie będzie arogancko odebrane. Możecie właśnie powiedzieć Amerykana czy kawa karmelowa z bitą śmietaną. I to jest w ogóle bardzo fajny początek do rozmowy, kto co woli, czy jest właśnie takim trochę bardziej łakomczuchem, czy jednak tradycjonalistą. Także myślę, że coś takiego jest naprawdę bardzo mocnym startem. I pamiętajcie, że to nie jest po to, żeby się wkupywać w łaski kobiety. To nie ten kierunek. To jest po to, żeby pokazać, kim Wy jesteście. Że jesteście mężczyzną z klasą, który nie boi się próbować i zainwestować odrobinkę w relacje, mając jeszcze znak zapytania. Tym pokazujecie Wasz
standard relacji. Jeżeli otwartości na związek będzie towarzyszyło to, że macie swoje zdanie, swoją opinię, swoje cele, swoją przestrzeń, swoją pasję i też swoje wymagania, czyli chcecie, żeby kobieta też coś z siebie dawała, żeby też Was zachęcała, żeby też czasem się do Was odezwała. To nie jest tak, że tylko Wy macie za kobietą ganiać. W momencie, kiedy zauważycie, że tej kobiecie się nie podobacie, że nie jest zainteresowana, nie zabiegacie o nią w nieskończoność. Tutaj to się kończy. Więc co do tej kawki, naprawdę się nie bójcie. Spróbujcie, przetestujcie. Oczywiście to nie musi być dla każdego. Może Wam się to nie spodobać, ale wierzcie mi, że ten język ciała, Wasze zachowanie, czasami właśnie cisza, kontakt wzrokowy, jakiś gest, to jak się poruszacie, może zrobić Wam ogromną robotę i ułatwić ten taki początek już mówiony. Jeżeli byście chcieli ćwiczyć pozostałe elementy randkowania, ćwiczyć je indywidualnie, to chciałam Was bardzo serdecznie zaprosić do moich autorskich szkoleń. To jest moja nowa inicjatywa, odpowiedź na inne szkolenia, które są na rynku, które w moim odczuciu przede wszystkim uczą mężczyzn tego, żeby mieli odwagę podchodzić do dziewczyn, podchodzić do dziewczyn, podchodzić do dziewczyn. Co dalej? Moje szkolenie jest zdecydowanie bardziej całościowe. Ćwiczymy sobie warsztatowo masę różnych sytuacji, które mogą Was spotkać na randce. Od momentu, kiedy prosicie dziewczynę o numer, zagadujecie do niej, przez tak z dziewczyną się umawiacie, spotykacie pierwszy raz. Wszystkie te elementy od momentu poznania do momentu, kiedy chcecie ją pierwszy raz pocałować, będziemy sobie na tych szkoleniach ćwiczyć. Jak zadawać pytania, jak reagować na trudne momenty w dyskusji, co zrobić, kiedy dziewczyna proponuje, że za siebie zapłaci, co zrobić, kiedy wypytuje się Was o Wasze były relacje, jak wybadać, czy dziewczyna jest z Wami tak naprawdę zainteresowana, jak macie mówić o sobie samych, o tym, kim jesteście, jacy jesteście, czego szukacie, co lubicie, czym się zajmujecie, co cenicie w relacjach. Wszystkie te rzeczy po prostu będziemy ćwiczyć i nauczycie się o sobie samych mówić i komunikować. I to Wam da taką pewność siebie, że nie będziecie mieć problemu z tym pierwszym zagadaniem, bo znajdziecie ten punkt oparcia w samym sobie, że wiecie, jak później na randce się odnaleźć. I to jest prawdziwe źródło pewności siebie na tych randkach, żeby zagadać, że wiecie, że sobie dalej poradzicie. Zapraszam Was bardzo serdecznie na stronę sospecial.pl/szkolenie. I tam znajdziecie dla Was dedykowaną ofertę szkoleniową dla facetów, którzy mają problem z zagadywaniem do dziewczyn, z zachowaniem się na randce i z doprowadzeniem do randki numer 2, 3 i tak dalej. Buziakuję Was bardzo, 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 bardzo serdecznie. Trzymam za Was kciukasy i widzimy się na Instagramie, na Facebooku i oczywiście tutaj na YouTubie w kolejnym odcinku. Buziole!